Witam Państwa, zapraszam na serwis informacyjny. Umieściłem syna w Konfederacji, żeby mieć nad nią kontrolę i nie dopuścić do koalicji z PiS-em. Przed wyborami opublikujemy raporty uderzające w rząd, mówi prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś. Został on nagrany w trakcie rozmowy z mecenasem Markiem Chmajem, który pełnił rolę pośrednika Donalda Tuska. Nagranie udostępniło TVP Info. Żebyś tam przekazał informację. Ja się zgodziłem, żeby Kuba tam był z jednego powodu, że my musimy pilnować, żeby oni nie weszli w koalicję z PiS-em. No bardzo dobrze, ja to samo tłumaczę. I póki, bo ja tam mam trochę swoich dziewczyn, ja w Lidze Polskiej. Zgodziłeś się, czyli Kuba ten Kuba się nie zamówił, nie? No to wcześniej z tobą. No, oczywiście, przecież ja bym go nie puścił, tak? Rozumiesz, mówię, chłopie, my musimy, bo tam były takie, wiesz, tendencje, że może być koalicja, a ja do tego nie dopuszczam. Na wszelki wypadek, gdyby się okazało, że oni, rozumiesz, i potrzebują koalicjanta, a tu by mieli, wiesz, jakieś przełożenie, no to, kurczę, mamy znowu z parę miesięcy... Każdy ma na wagę złota. Na wagę złota, więc... On ma miejsce biorące, dobra. A ja mu mówię, słuchaj, no jeżeli, rozumiesz, jest taka sytuacja, bo wiesz, oni się też chcą umocnić, tak, bo wiedzą, że jak rozumiesz, kula będzie, no to oni się tego mieć, ale to daje jednoznaczny sygnał, że w tym momencie... Nie ma miękkiej gry. I oni już nie mogą na to liczyć, jakie zamieszanie. Ja jeszcze rozumiem, że wyborczej to jest zachęcenie. Jakieś kuścińcy, że tam zaczęli wychodzić posłowie i tak mam tą przełożenie, ale tą Sierakowską już ona stamtąd wyszła. No właśnie też gazety podały, że ona wychodzi. To jest moja kuchnia. No pięknie. I w ten sposób ich osłabiamy cały czas, bo ten elektorat tylko już nie może zadać mu w ręce. Konfederacja, nie więcej. No tak. A każdy, rozumiesz, każda część elektoratu tutaj osłabia. I co, ona by do Konfederacji się przytuliła? Ale ona ma ze sobą niemałe środowisko, rozumiesz, tych katolików. Myślicie dobrze, szefowi powiedz, że będziemy mieć bardzo dużą kontrolę i wpływ nad Konfederacją. W związku z tym, że Kuba tam wszedł. Dobra. I nie ma obawy, że cała... I że na październik szykujesz koszt prezentów. I rozumiesz, koniec września, początek października. Dobra, słuchaj. I wtedy też będzie tutaj z waszej strony, żebyśmy to nagrać, bo teraz jeszcze będziemy koordynować. Ja jeszcze będę miał wysyp tych raportów we wrześniu. To się podzielimy. Ja będę działał do ostatniej chwili, bo mnie nie obowiązuje żadna cisza wyborcza. No tak. Ja sobie zostawię, rozumiesz, na te 3 dni. Aferą jest podsłuchiwanie prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Nagranie jest zmanipulowane. W ten sposób Marian Banaś odniósł się do opublikowanej rozmowy. To jest skandal na skalę międzynarodową, że prezes NIK jest podsłuchiwany w prywatnych rozmowach. Jestem obywatelem jak każdy i mam prawo do swojej opinii. Natomiast na jakiej podstawie służby specjalne podsłuchują osobę taką jak ja, która jest organem konstytucyjnym. Pracownicy Najwyższej Izby Kontroli, urzędnicy nagrali te rozmowy. To się okaże, zobaczymy, zażądamy wyjaśnienia w tej sprawie i właśnie wnoszę tutaj sprawę. Aferą jest podsłuchiwanie prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Ujawnienie układu politycznego, który tworzy szef NIK-u, to największy skandal od czasów afery Rywina, ocenia minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Jeżeli Chmaj na tych taśmach przychodzi jako wysłannik Tuska, a Banaś mu obiecuje, że będzie miał prezenty w październiku i to także w czasie ciszy wyborczej i że panuje nad Konfederacją, żeby z Tuskiem zawarła koalicję i żeby na pewno nie zawarła koalicji z PiS-em, no to mamy aferę największą od czasów Rywina na samym szczytach władzy kontrolnej w Polsce. No ale to można się było tego spodziewać niestety, bo już od długiego czasu pan Banaś tak się zachowuje. No a taśmy nagrali urzędnicy pana Banasia, więc tutaj myślę, że wszystko jest jasne i Polacy powinni wyciągnąć z tego wnioski. To największa afera związana z Najwyższą Izbą Kontroli. Sprawą Banasia powinna zająć się komisja śledcza. Tak opublikowane nagrania komentują publicyści. Prezes NIK próbuje wpłynąć i mówi o tym na wynik wyborów.
I to jest no, największe chyba, można z tego domniemywać, bo oczywiście no, to powinno być sprawdzane przez sądy, jakieś instytucje kontrolne, ale największe naruszenie, jakie do jakiego doszło w Najwyższej Izbie Kontroli po 1989 roku i to całkowicie rzuca się, czy później, kiedy stworzono tą Izbę, i to całkowicie rzutuje na dotychczasowe kontrole i wszystko to, co robi Marian Banaś. No, w gruncie rzeczy nikt, dopóki będzie miał tego prezesa, będzie niewiarygodny. W mojej ocenie to nagranie całkowicie dyskredytuje Mariana Banasia jako urzędnika państwowego. Najwyższą Izbę Kontroli jako urząd stojący na straży tego bezpieczeństwa, można powiedzieć, ekonomicznego państwa, tak? Bo przecież lata temu po przemianach polityczno-ustrojowych to właśnie Najwyższa Izba Kontroli ujawniała te gigantyczne, jeszcze postkomunistyczne afery, jak afery FOS czy różnego rodzaju gigantyczne nadużycia przy prywatyzacjach. A tu okazało się, że Marian Banaś używa tego jako narzędzia politycznego do załatwienia dobrego miejsca synowi i co za tym idzie, załatwienia mu immunitetu, bo on doskonale wie, że przecież ciążą na jego synie zarzuty prokuratorskie. No a jeśli dostanie immunitet, będzie mógł wtedy za nim się schować. I tak jak ojciec, który też przecież chowa się za immunitetem, no pozostałaby bezkarny. Więc to nagranie niewątpliwie po wyborach powinno być podstawą do powołania Sejmowej Komisji Śledczej. Prezes Prawa i Sprawiedliwości odwiedził Ochotniczą Straż Pożarną w Skarżysku Kamiennej. Mówił, że tak jak koła gospodyń wiejskich, jest ona ważną instytucją dla życia społecznego w mniejszych miejscowościach. Ponadto Jarosław Kaczyński przekonywał, że Polska jest w najlepszej sytuacji gospodarczej w historii. Próbowała go zagłuszać grupa przeciwników. Za 8-10 lat możemy być już na poziomie Francji czy Anglii. To jest mniej więcej w tej chwili przeciętny poziom europejski. A jeżeli chodzi o kolejne kilka, to możemy dogonić już Niemcy. Ale oczywiście pod warunkiem, że będziemy rządzić tacy ludzie, jak tutaj stoją, a nie tacy, jak stoją tam. Bo tacy, jak stoją tam, to jest po prostu jedna wielka droga do nieszczęścia. Ale nie warto na nich zwracać uwagę. Ja wierzę, że my zwyciężymy. Tak, proszę państwa, zwyciężą dobre rządy, patriotyzm, łączenie się wokół flagi, bo dzisiaj to jest potrzebne, a nie wrzask, krzyk, nienawiść, chorobliwa nienawiść. Nienawiść, która w ogromnej większości wypadków z niczego nie wynika, bo myśmy tym ludziom nic złego nie zrobili. Wręcz przeciwnie, bardzo wielu z nich żeśmy pomogli. Tylko nienawiść, która jest szerzona przez media i niestety na słabsze umysły to bardzo, bardzo działa. No tutaj widzimy przykłady tych słabszych umysłów. Terrorysta islamski zabił nauczyciela w Arra na północy Francji. Kilka osób ranił. Pochodzący z Czeczenii napastnik został zatrzymany przez policję. Widziałem atak na szefa kuchni. Nie pomyślałem wtedy, że jest śmiertelnie poważny, ponieważ w tym momencie słyszałem głównie groźby. Szef kuchni został ranny. Widać było krew na jego dłoni, a ja w tym momencie po prostu podszedłem bliżej i powiedziałem: nie rób tego, ponieważ po prostu chciałem interweniować. Ale zostałem odciągnięty przez osobę, która widziała atak z bliska i powiedziała mi: on jest niebezpieczny, nie podchodź bliżej. I wtedy agresor zwrócił się do mnie i zapytał: czy jesteś nauczycielem historii? Zacząłem uciekać. Udało mi się schronić za szklanymi drzwiami i widziałem go bardzo blisko, ponieważ gdy mnie gonił, chciał przejść obok drzwi. Widziałem go zza szklanych drzwi. Kiedy zobaczył, że nie może dostać się do środka, wrócił na podwórze. Atak zakończył się wraz z przybyciem policji, która aresztowała go błyskawicznie. Użyli czegoś w rodzaju paralizatora i wyprowadzili go na zewnątrz. Nie oddali żadnego strzału. Wszyscy jesteśmy w szoku. Okropność sytuacji odkryłem dopiero, kiedy wszedłem do szkoły. Dowiedziałem się, że jeden z naszych kolegów został dźgnięty nożem w tętnicę szyjną i zmarł przed szkołą. To wszystko w naszym serwisie informacyjnym. Dziękuję za uwagę, a za chwilę rozmowa Marcina Bąka. Do zobaczenia o 17:00.